Cześć. Dziś zanurzymy się w temat mitu mięsożerności. Nie, nie obawiajcie się, nie zastępuję go mitem roślinożerności. Jednak mit mięsożerności warto obalać, bo jest mitem i na dodatek szkodzi. Pomoże mi w tym wydana w 2016 roku książka polskiego socjologa Jarosława Urbańskiego. Oto okładka tej książki. Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu. Uwaga, będzie parę statystyk, ale nie za wiele. Dziś właśnie o tym zapraszam. Rozdział pierwszy. Jacy jesteśmy i co możemy jeść? Wkurza mnie mit mięsożernego społeczeństwa i mięsożernej ludzkości, opartej na mięsie prehistorii, historii i współczesności. I nie zamierzam, tak jak powiedziałam, zwalczać tego mitu przeciwstawnym mitem roślinnożerności. Interesuje mnie za to szkodliwość mitu mięsożerności i korzyści płynące z innych cech naszego gatunku, zdolności do refleksji etycznej, empatii i elastyczności. Pewne jest to, że jako gatunek jesteśmy wszystkożerni, a więc elastyczni, co mogło się przyczynić do naszej zdolności adaptacyjnej do różnych warunków życia, w których musieliśmy sobie radzić z dostępnością różnego rodzaju pokarmu, raz mięsnego, raz roślinnego, raz mieszanego. Ta elastyczność może przydać się i dziś w obliczu współczesnych wyzwań. Jeśli chodzi o wpływ odżywiania na zdrowie, konsensus naukowy jest dziś taki, że dieta powinna być oparta na warzywach, owocach i zbożach. Oparta, czyli większość, niekoniecznie 100%, diety powinny stanowić rośliny. Innymi słowy, konsensus dietetyczny akcentuje rośliny i nie wyklucza produktów pochodzenia zwierzęcego, ale zachęca do ograniczenia tych ostatnich. Odnośnie diety 100% roślinnej również mamy konsensus dietetyczny, który mówi, że taka dieta prawidłowo ułożona jest odpowiednia na każdym etapie życia, zatem mogą ją stosować kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, dzieci od momentu wprowadzania pokarmów innych niż mleko matki, lub dzieci karmione roślinnym zastępnikiem mleka matki, a także dzieci starsze, nastolatki, dorośli i osoby w podeszłym wieku. Czy oznacza to, że dieta roślinna jest najlepsza z możliwych? Nie, oznacza to tyle, że dieta roślinna jest ok. Dlaczego podkreśla się, że dieta ma być ułożona odpowiednio? Każda dieta powinna być oczywiście odpowiednio ułożona, ale z dietami 100% roślinnymi mamy niewiele doświadczenia, więc prawdopodobnie dlatego podkreśla się ich układanie. I słusznie, bo na przykład brak wiedzy o suplementacji B12 czy sposobie na odpowiednią podaż wapnia mogą odbić się na zdrowiu. Rozdział drugi. Dieta to nie tylko kwestia indywidualna. W dzisiejszych czasach diety nie rozpatruje się już tylko w kontekście zdrowia indywidualnych osób. Jest nas po prostu za dużo. Abyśmy mogli to w ten sposób rozpatrywać, rozpatrujemy też w kontekście wpływu, jaki na środowisko ma produkcja, której dana dieta wymaga dla całej populacji. I tutaj też mamy raporty takie jak Livestock's Long Shadow czy Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production. To są ONZ-owskie raporty. Nazwy podam w opisie. I raporty te wskazują, że produkcja zwierzęca, czyli konglomerat produkcji paszy dla tych zwierząt i produkcji mleka, mięsa, jaj od tych zwierząt, jest bardzo obciążający dla środowiska zarówno pod względem wykorzystania zasobów, takich jak ziemia, woda, paliwa kopalne, jak i zanieczyszczenia środowiska, a także wpływu na ocieplenie klimatu. Kiedy myślimy o oszczędzaniu wody na przykład, najczęściej zamykamy wodę w kranie, myjąc zęby, bo wodę tę widzimy. Nie widzimy jednak, ile wody wykorzystać trzeba do produkcji mięsa, mleka czy jaj, a jest jej całkiem sporo w porównaniu z produkcją roślin jadalnych. Kiedy myślimy o gazach cieplarnianych, dwutlenek węgla przychodzi na myśl jako pierwszy. Trzeba pamiętać jednak, że jest też metan, który jest związany z hodowlą bydła. Dieta uwzględniająca produkty zwierzęce, szczególnie taka, w której tych produktów jest sporo, a jest tak w diecie krajów uprzemysłowionych, będzie zatem dietą niekorzystną dla środowiska, a więc pośrednio niekorzystną dla nas. Dieta oparta na roślinach z kolei będzie
dla środowiska, a więc i dla nas, zdecydowanie lepsza. Kwestii etycznych dotyczących eksploatacji zwierząt nie będę tu rozwijać, bo omawiam je często w innych odcinkach. Dość powiedzieć, że o ile wielu ludzi deklaruje, że nie chce krzywdzić zwierząt, to ta sama grupa w większości niestety nie wyciąga praktycznych wniosków i nadal je mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Rozdział trzeci. Czy Polacy są naprawdę tak mięsożerni? I tu wkracza mit mięsożerności propagowany na wiele sposobów, zarówno w sposób bezpośredni, często agresywny, szczególnie w reklamie, jak i pośredni poprzez ustawienie mięsa i innych produktów odzwierzęcych jako opcji domyślnej i podstawowej, której nie trzeba wybierać, bo ona po prostu jest dostępna w pierwszej kolejności. Mit szkodliwy, bo utwierdzający nas w przekonaniu, że mięso było i jest podstawą kuchni i prowadzący do przekonania, że tak trzeba i prowadzący do roszczeniowej podstawy, że tak ma być i pozostać. Mit, dzięki któremu nie przyglądamy się, jak sprawa ma się na świecie dziś i jak krótką tradycją jest codzienne jedzenie mięsa i wędlin. Mit, który przeszkadza nam w dostrzeżeniu faktu, że to elastyczność jest naszą podstawową cechą i że dziś możemy ją wykorzystać dla siebie, dla środowiska i przeciwko dręczeniu zwierząt. W Polsce mit mięsożerności można chyba łączyć z naszą narodową skłonnością do pochodzenia od szlachty. Wszyscy zdają się pochodzić od tej właśnie grupy społecznej, choć źródła historyczne wskazują, że na przykład w XVI wieku szlachta i magnateria stanowiły zaledwie 4,5% ludności na terenach obecnie zajmowanych przez Polskę. Czy oni rozmnażali się tak intensywnie, że dziś wszyscy jesteśmy ich potomkami? A co stało się z potomkami chłopów? Ciekawe. To właśnie szlachta, uwieczniona w ulubionych naszych lekturach, takich jak trylogia Sienkiewicza czy Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, urządzała biesiady, na których podawano olbrzymie ilości mięsa. Faktycznie ta grupa społeczna chyba nie charakteryzowała się umiarkowaniem przy stole, jednak w porównaniu z nią inne stany społeczeństwa kalorii i mięsa jadły znacznie mniej. I co ciekawe, pracowały przy tym fizycznie. W książce Społeczeństwo bez mięsa polski socjolog Jarosław Urbański przedstawia szereg statystyk dotyczących produkcji i konsumpcji mięsa, potwierdzając miłośnictwo mięsa warstw bogatych i rozwiewając mit propagowany przez restauracje typu Chłopskie Jadło o podobnym zamiłowaniu do jedzenia mięsa u chłopów. Spójrzmy na statystykę. Do kompletnych tabel odsyłam do tekstu na blogu, dam link w opisie. Teraz tylko parę liczb. I to tych najbardziej konserwatywnych. Koniec XVI wieku. Możnowładztwo, czyli warstwa najbogatsza, 190 kg mięsa rocznie na osobę dorosłą. Szlachta folwarczna, wciąż bogata warstwa, 70 kg mięsa rocznie, a więc ponad dwa razy mniej niż możnowładztwo. Chłopi, 21 kg mięsa rocznie na osobę dorosłą. Powtórzmy, 190, 70 i 21 kg. Kto był najbogatszy? To już ustaliliśmy. Kto pracował fizycznie? Chyba nie trudno się domyślić. Jak już wspomniałam, nasze wyobrażenie na temat, jak to Polacy dawniej żyli, czerpiemy często z takich lektur jak Trylogia Sienkiewicza, Akcja w XVII wieku, czy Pan Tadeusz Mickiewicza, Akcja początek XIX wieku. Sportretowaną szlachtę i jej obyczaje, w tym obyczaje żywieniowe, utożsamiamy więc z wszystkimi Polakami i zapominamy, jak niewielki odsetek ludności stanowiła szlachta, nie mówiąc już o najwyższej warstwie szlachty, czyli magnaterii. Pod koniec XVI wieku szlachta stanowiła zaledwie 4% mieszkańców Wielkopolski i 5% mieszkańców Małopolski. I to ta garstka jadła porównywalną ilość mięsa do współczesnego Polaka. Rozdział czwarty. Mitomania w restauracji. Menu Chłopskiego Jadła z
stawia na mięso i odwołuje się do rzekomej chłopskiej tradycji, choć dane historyczne malują inny obraz. W XVI wieku chłopi stanowili ponad 80% ludności w Wielkopolsce i Małopolsce, dwóch prowincjach, na które podzielona była korona Królestwa Polskiego, i jedli, jak już wspominałam, około 21 kg mięsa rocznie. Biorąc za jednostkę miary kotlet schabowy 230 gram z tradycyjnego obfitującego w mięso jadłospisu restauracji Chłopskie Jadło, ówczesny chłop mógł zjeść niecałe 2 kotlety w tygodniu, żeby wyszło te 21 kg rocznie. Jeśli zaś weźmiemy za dobrą monetę wyliczenia Urbańskiego, ta częstotliwość byłaby jeszcze mniejsza. Chłop bogatszy, 10 kg mięsa rocznie, jadłby jeden kotlet na 8 dni, a chłop biedniejszy, 2 kg mięsa rocznie, jeden kotlet na 42 dni. Jak widać, nawet w złotym wieku, za jaki uważany był dla Polski wiek XVI, chłopi jedli znacznie mniej mięsa, niż zdaje się sugerować menu naszej restauracji. Gdyby Chłopskie Jadło odwoływało się do rzeczywistości, a nie do mitu, inaczej ułożyłoby swój jadłospis. Proporcja najwyżej 2 dań mięsnych na 5 dań jarskich byłaby znacznie bardziej odpowiednia. Rozdział 5. Wiek XIX i XX. Kolejna tabela, całość na blogu, pokazuje spożycie mięsa w Polsce i XIX i na początku XX wieku, a więc czasy akcji pana Tadeusza oraz później. Do lat 50. XX wieku średnie spożycie było cały czas stosunkowo niskie, do 39 kg rocznie. Zarówno w porównaniu do tego, co potrafiła zjeść szlachta w XVI wieku, bohaterowie trylogii czy pana Tadeusza, czy współczesny Polak. Prawie 2 razy mniej w tych latach 50. Konsumpcja mięsa w krajach zachodnich mocno wzrosła dopiero wiele lat po II wojnie światowej. Jak widać, za współczesnym przyzwyczajeniem do codziennego jedzenia mięsa nie stoi żadna długa tradycja, chyba że wszyscy pochodzimy od polskiej szlachty, co z oczywistych względów jest niemożliwe. I pytanie, czy brak tradycji działania X jest argumentem, żeby działania X nie podejmować dzisiaj? Oczywiście, że nie. Mój argument jest inny. Po pierwsze, nie twórzmy tradycji tam, gdzie jej po prostu nie ma. W rzeczywistości chłopi jedli mięso niezbyt często lub rzadko. Po drugie, nie udawajmy, że Polacy są spadkobiercami tradycji szlacheckiej. W rzeczywistości znakomita większość z nas pochodzi od chłopów. Rozdział 6. Okres międzywojenny. Robotnicy versus pracownicy umysłowi. Kto jadł więcej mięsa? Spójrzmy na jeszcze jedną statystykę. Robotnicy warszawscy, okres międzywojenny, około 31 kg mięsa rocznie na osobę dorosłą. Pracownicy umysłowi 67 kg. Podział z 27 i 1932 roku na rodziny robotnicze i pracowników umysłowych znowu pokazuje, że ilość spożywanego mięsa zwiększa się wraz z sumą rocznych wydatków budżetu domowego. A więc im rodzina bogatsza, tym jej członkowie jedli więcej mięsa. Najwyraźniej zarobki robotników były niższe niż pracowników umysłowych, więc z reguły ludzie pracujący fizycznie jedli mniej mięsa. W porównaniu do pracowników umysłowych robotnicy wypadali więc pod tym względem podobnie jak pracujący fizycznie chłopi do szlachty. Rozdział 7. Ogólne statystyki i wnioski. Spójrzmy na roczne spożycie mięsa na osobę w 2015 roku. Polska 75 kg, kraje uprzemysłowione dużo więcej, 95,7 kg, Afryka subsaharyjska zdecydowanie mniej, około 11 kg, rocznie cały czas mówimy, Azja Południowa najmniej, między innymi są to Indie, 7,6 kg,
Średnia na świecie w 2015 roku to około 41 kg, czyli dwa razy więcej niż jadł polski chłop w XVI wieku. Czy te statystyki dowodzą, że ludzie powinni jeść mięso lub że nie powinni tego robić? Nie. Statystyki, czyli to, jak wygląda lub wyglądała sytuacja, nie przesądzają kwestii etycznych. Moim celem nie jest tutaj wiązanie statystyki z etyką. Bardziej zależało mi na pokazaniu dużego zróżnicowania w zakresie spożywania mięsa i korelacji raczej między poziomem zamożności a spożyciem mięsa. To prawdopodobnie najbardziej widoczny trend, również w przeszłości. Im więcej pieniędzy, tym wyższe spożycie mięsa. Nie jest to żadna wielowiekowa tradycja ludzkości, przynajmniej większości ludzkości, na kontynuowanie której jesteśmy skazani, bo powinniśmy kultywować pamięć przodków. W Polsce, przypomnę, większość z nas i tak pochodzi od chłopów. Mięso nie jest niezbędnym składnikiem diety, podobnie jak nabiał i jaja, bez których niechybnie byśmy się pochorowali i pomarli. Podsumowując, narracje mięsocentryczne, choć silne, mijają się z prawdą, a co gorsza, wspierają trend, który nie tylko szkodzi eksploatowanym zwierzętom, ale i środowisku, nam i zwierzętom dzikim. Szkodzi wszystkim w zasadzie. Jak? Po pierwsze, skupienie się na produktach odzwierzęcych. Co dziś na obiad? Kurczak czy wołowina? Utrudnia nam skupienie się na warzywach i owocach, których powinniśmy jeść najwięcej. Po drugie, skupienie się na produktach odzwierzęcych utrudnia nam zachowanie zgodne z deklarowanymi wartościami. Mówimy przecież, że nie chcemy krzywdzić zwierząt, a jedząc mięso, nabiał i jaja, szkodzimy im. Po trzecie, skupienie na produktach odzwierzęcych utrudnia nam zauważenie, niestety uwaga jest selektywna i zależy od naszych upodobań, jak bardzo produkcja zwierzęca zanieczyszcza środowisko, drenuje zasoby, ziemię, wodę i przyczynia się do zmian klimatycznych. Czas więc zwrócić uwagę na dziedzictwo naszego gatunku, które w przeciwieństwie do mięsa towarzyszy nam nieodmiennie, niezależnie od grubości portfela. To elastyczność, zdolność do adaptacji do różnych warunków i diet oraz empatia, nie tylko wobec własnego gatunku. Korzystajmy. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do polubienia, możecie też subskrybować mój kanał, odwiedzić mojego bloga na stronie słowasąważne.pl. Najczęściej publikuję na Facebooku. Zachęcam do zostawienia opinii, komentarza. Dzięki, do zobaczenia, cześć.